Dzień dobry wszystkim, mam na imię Marcin. Ja jestem Paula. Witamy ponownie na kolejnym odcinku naszego treningu umiejętności społecznych online. Dzisiaj chcemy zapoznać Was z umiejętnością rozpoznawanie swoich uczuć i emocji. Przygotowaliśmy dla Was taką procedurę, która pozwoli Wam przyjrzeć się Waszym emocjom i odczuciom. Pierwszym krokiem jest wsłuchanie się w siebie, czyli skupienie się rzeczywiście na sygnałach, które wydaje nam ciało. Tutaj może pojawić się na przykład zaciśnięta szczęka, ściśnięty żołądek, trzęsące się dłonie, ale też takie uczucie motylku w brzuchu, czyli bardzo radosny stan. Następnym krokiem jest zastanowienie się, co jest przyczyną. Czyli warto poświęcić chwilę na to, żeby pomyśleć, czy wydarzyło się coś szczególnego, co mogło spowodować to, że odczuwamy dane emocje czy uczucia. Jeżeli już znamy odpowiedź, albo nie wydarzyło się nic też takiego, bo taka sytuacja też może nam się przydarzyć, to próbujemy nazwać to uczucie czy emocje. I zastanawiamy się, czy jest to niepokój, złość, radość, a może szczęście, smutek. Czyli żeby rozpoznać swoje emocje, warto zwrócić uwagę na nasze odczucia z ciała, to co się u nas w środku dzieje. Możemy też zwrócić uwagę na nasze myśli i to, o czym te myśli nam opowiadają. No i też możemy zwrócić uwagę na to, co się przed chwilą wydarzyło, bo być może to ma jakiś związek z tym, jakie w tej chwili odczuwamy uczucia albo emocje. Teraz chcemy Was zaprosić na króciutką scenkę, żebyście mogli zobaczyć, jak można rozpoznawać swoje uczucia i emocje. Wydawało mi się, że się nudzę, więc sięgnęłam po książkę. Miałam dziś sporo trudności ze skupieniem się. Mimo, że bardzo się starałam, wciąż oddalałam się myślami od treści książki. Postanowiłam ją odłożyć, wzięłam głęboki wdech i skoncentrowałam się na swoim ciele. Poczułam, że dzisiaj wcale nie mam ochoty się uśmiechać, moje brwi też często się marszczą. Od rana myślałam w sumie o swojej babci, z którą dawno nie rozmawiałam. Chyba jest mi smutno i za nią tęsknię. Stwierdziłam, że zadzwonię do niej na Skype'ie. To już na dzisiaj tyle. Dzisiaj uczyliśmy się, jak rozpoznawać swoje uczucia i emocje. Zachęcamy ambitne osoby do tego, żeby spróbowały założyć swój własny dziennik uczuć i emocji i przynajmniej raz dziennie odnotowywały swoje uczucia i emocje. Tak, żeby później po tygodniu można było sobie sprawdzić, jak często na przykład byłem smutny, wesoły, rozdrażniony, szczęśliwy. Zachęcamy Was więc do uruchomienia takiego wewnętrznego skanera i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Do zobaczenia.